Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa. Tuż po informacjach zapraszamy także na dzisiejszą rozmowę Dnia Echo 24. Moimi Państwa gośćmi dziś w naszym studio są pan Paweł Pomian, przewodniczący Partii Zieloni we Wrocławiu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A także dr Robert Maślak, biolog Partia Razem. Witam również bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, chcemy porozmawiać o programie walki z barszczem Sosnowskiego. Władze województwa dolnośląskiego, według naszych dzisiejszych gości i w ogóle społeczników, którzy rzeczywiście temu problemowi przyglądają się troszeczkę bliżej i na co dzień, doszli do wniosku, że nasz samorząd robi zbyt mało, by pozbyć się tej rośliny z naszego regionu. Rośliny, również przypomniły na początku naszej rozmowy, groźnej dla ludzi, niebezpiecznej, szczególnie dla alergików. Panowie, uznaliście, że rzeczywiście warto wyjść z petycją do samego Urzędu Marszałkowskiego? Dlaczego aż taki wysoki szczegel? Czy to rzeczywiście problem dla całego regionu, dla Wrocławia aglomeracji, czy może dla tych poszczególnych gmin, tych mniejszych, które tej pomocy nie otrzymują w takiej formie, jakbyśmy sobie tego życzyli? No, skąd akurat ten wniosek i teraz, w tym tygodniu? To znaczy, teraz barszcz kwitnie, teraz mamy jego największą inwazję i możemy odczuć największe skutki funkcjonowania tego barszczu. Dlatego teraz złożyliśmy tą petycję do Urzędu Marszałkowskiego, do marszałka i uważamy, że to jest słuszna droga, bo musimy przede wszystkim stworzyć takie kompleksowe działania obejmujące nie poszczególne gminy, które zostaną pozostawione same sobie, tylko taki spójny system dla całego województwa. I chcemy, żeby marszałek Dolnego Śląska pokazał też innym samorządom w Polsce, że takie coś jest możliwe, że wystarczy chcieć. Skąd w takim razie, panie doktorze, przykład powinien pójść? Jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy w samym Wrocławiu, w okolicach? Rzeczywiście, półmetek wakacji, bardzo chętnie spacerujemy. Najczęściej, to znaczy, gdy chodzi o sam Wrocław, to tutaj sytuacja jest w miarę opanowana. To znaczy, tutaj służby miejskie, straż miejska pilnuje tych miejsc i rzeczywiście od kilku lat zwalcza barszcz Sosnowskiego. Rozumiemy, że dobrze się też wywiązują z tego zadania w samym Wrocławiu. W samym Wrocławiu tak. Natomiast w gminach na Dolnym Śląsku jest bardzo źle, a czasami no, naprawdę tragicznie. To znaczy po prostu od wielu lat nic się nie robi. Natomiast obszar opanowany przez barszcz Sosnowskiego jest w wielu miejscach coraz większy i to są bardzo duże połacie. A im prędzej zaczniemy z nim walczyć, tym mniej środków, pieniędzy na tę walkę przeznaczymy po prostu. I to jak też tłumaczyć naszą telewizją taki mechanizm, że mieszkańcy widocznie tych pomniejszych gmin koło naszej aglomeracji no, nie upominają się o swoje, no bo rzeczywiście jak popatrzymy na statystyki, no to takich przypadków nieszczęśliwych jest dużo. Tak, rzeczywiście jest dużo sytuacji poparzeń. Nawet 3 lata temu w Polsce był przypadek śmierci po poparzeniach barszczem Sosnowskiego. Sytuacja jest poważna, natomiast oczywiście to są skutki różnorodne. Mówimy o skutkach, które to są skutki dla ludzi, dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Są też skutki środowiskowe. No i jest wreszcie obowiązek prawny. Natomiast o to chodzi, myślę, że dopiero, znaczy to jest też specyfika tej rośliny. Ona właściwie przez dużą część roku nie jest jakoś szczególnie niebezpieczna. Najniebezpieczniejszy okres to jest okres, kiedy są upały wysokiej temperatury. Wtedy te substancje, które właśnie powodują te oparzenia, wydzielają się w szczególnych ilościach, a nawet nie trzeba dotykać samej rośliny. W czasie dużych upałów te substancje lotne, więc można po prostu są również groźne i są obecne w powietrzu wokół takiej rośliny, prawda? Więc te oparzenia są mniejsze, te oparzenia no, czasami bywają po prostu w ogóle niezgłaszane do lekarzy. Niemniej jednak i powierzchnia barszczu Sosnowskiego i liczba przypadków rośnie. Jeżeli pan doktor zasugerował, że mamy przypadki w praktyce, które nie są zgłaszane przez samych mieszkańców regionu, no to w sumie bardzo trudno też dyskutować o takim skutecznym monitorowaniu tego problemu. No ale to w takim razie aż dopytam. Problem, rozumiem, jest i według Państwa opinii on też narasta przez to, że mamy te zaniedbania na szczeblu tych mniejszych gmin. To znaczy my mamy dosyć dobrze zdiagnozowaną sytuację, gdzie te stanowiska barszczu występują. Grono naukowców, które się tym zajmuje, tworzy mapy, inwentaryzuje problem. Także to nie jest, że my zaczynamy od zera. Są wypracowane metody walki chemiczne, mechaniczne.
I to już wszystko jest. Wystarczy po prostu z tego skorzystać, wprowadzić to w życie, dać na to pieniądze dla samorządów i przede wszystkim ich też trochę tak zmobilizować do tego, żeby one zauważyły te gminy, te małe gminy, często gdzie nie ma tam straży miejskiej, straży gminnej, właśnie, że ten problem występuje, że tam też trzeba działać. I to często właśnie są małe wioski na ziemi kłodzkiej, małe gminy, w których tam największa w zasadzie jest, największy problem jest w tych małych gminach. A panie przewodniczący, państwo również może w terenie rozmawiacie w takim razie z przedstawicielami poszczególnych gmin, że jeżeli nie ma odgórnie takiego przykazu w sumie z Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska, no to oni sami chyba trudno w tych małych budżetach gminnych, żeby wygospodarowali jakiekolwiek fundusze. To nie tak, że to nie jest ważny problem, ale wiemy, że ta rzeczywistość codzienna pokazuje, że priorytety niestety są inne i w innym kierunku należy patrzeć. Skąd w takim razie też, jaką drogą poszukać tych funduszy? Czy właśnie znowu należałoby się odnieść być może nawet do samej osoby marszałka Cezarego Przybylskiego, żeby tak odgórnie zarządzili, żeby takie fundusze się znalazły? Znaczy my wnosimy właśnie, to jest jeden z postulatów naszej petycji. Ale to pierwszy taki postulat, proszę powiedzmy naszym telewizjom, który się pojawił w tym czasie? Pierwszy postulat to jest taki, aby wprowadzić system takiego szybkiego reagowania w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia do możliwości zwalczenia jakichś pojedynczych krzaków rośliny, tak żeby ta straż miejska, straż pożarna, służby zieleni, specjalistyczne firmy, które powstają teraz na rynku, które zajmują się tym problemem, żeby mogły usunąć to, zanim to się rozprzestrzeni na dalszym terenie. A drugi to taki, ten nasz postulat, to jest właśnie walka taka bardziej kompleksowa, bardziej strategiczna dla całego województwa, gdzie te gminy będą mogły właśnie zaplanować sobie tą wieloetapową walkę z tym barszczem, metody zwalczania i też zinwentaryzować, jak szeroki jest to problem dla danej gminy. To ja jeszcze bardzo króciutko, zanim powiemy już za moment o tych podstawowych obszarach, no właśnie walki z barszczem sosnowskiego, jak to również w praktyce wygląda, chciałem zapytać, panie doktorze, od kiedy ten problem u nas istnieje? Pan powiedział między słowami również o tych regulacjach prawnych. Rzeczywiście dzisiaj sadzenie, uprawa i w ogóle handel barszczem sosnowskiego nasionami jest prawnie zabroniony, więc można powiedzieć, że regulacje prawne są, ale natura i przyroda swoje jednak. Gdzie też szukać źródeł tego kłopotu? To znaczy źródła tego kłopotu to jeszcze w latach 50. by należało szukać, bo ten barszcz został sprowadzony wtedy jako potencjalna pasza dla bydła, z której robiło się kiszonki. No to nie wyszło, nie sprawdził się jako właśnie materiał, jako pasza i no został, po prostu się zaczął rozprzestrzeniać. Wówczas nie doceniano jakby jego szkodliwości. Natomiast no sam barszcz, oczywiście botanicy wcześniej zauważali, że to jest roślina szkodliwa, inwazyjna, bo jest szkodliwa także dla ekosystemu samego, dla naszych roślin, ponieważ jest to roślina o ogromnych liściach. Jeżeli zajmuje duże obszary, praktycznie ginie pod tymi liśćmi, zabierając im światło, roślinność rodzima, w tym gatunki chronione. A są takie miejsca właśnie na Pogórzu Sudeckim, szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie całe brzegi rzek są zarośnięte barszczem sosnowskiego. Pomimo tego, że te uprawy zostały porzucone, jak to też wynika z tej... Tak, i one już przez nasiona się świetnie rozprzestrzeniają. Jedna roślina do 20 tysięcy nasion. No i taką roślinę trzeba umieć też zwalczyć. To znaczy są metody opracowane, ale te wszystkie metody wymagają konsekwencji. To nie może być akcja w jednym roku zwalczamy barszcze. To musi być konsekwentnie prowadzone przynajmniej przez 6 lat, bo żywotność nasion to jest co najmniej 5 lat, a może więcej. Więc jeżeli się tego nie robi konsekwentnie, no to ten barszcz jest wszędzie. Bo są metody rzeczywiście pozbycia się całkowicie tej rośliny. Ale no, tak jak mówię, wymaga to konsekwencji. To panie przewodniczący, to ile my czasu straciliśmy? To znaczy, kiedy już państwo zaczęliście rzeczywiście zwracać uwagę urzędnikom? My złożyliśmy już pierwszą petycję 2 lata temu. Złożyliśmy ją do różnych władz samorządowych i już zaczęliśmy ten problem nagłaśniać. A problem jest już dużo wcześniej. Już dużo wcześniej media, ludzie zgłaszali ten problem, mówili, że ta roślina parzy, często nie wiedząc, co to jest, jaki to gatunek rośliny.
i różne też stowarzyszenia ekologiczne, różne organizacje zaczęły ten problem nagłaśniać. Także im wcześniej zaczniemy działać, tym szybciej tą walkę skończymy, bo to jest walka wieloetapowa. Trzeba te działania prowadzić systematycznie, trzeba pamiętać o tych stanowiskach, gdzie ta roślina występuje, no ale to jest możliwe i to wcale nie jest takie trudne. Czyli reakcja odpowiednich służb, szybka reakcja, tak jak panowie mówicie, priorytet, jeżeli chodzi rzeczywiście o pozbycie się tego problemu, który okazuje się, że już dawno też mógłby być rozwiązany. To są też kwestie prawne. W 2004 roku ustawa o ochronie przyrody już mówi o tym, a teraz w 2014 jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiego o roślinach inwazyjnych. I to nie jest już kwestia widzimisię, to jest kwestia prawnego obowiązku również. Mam nadzieję, że również nasi telewidzowie tym bardziej będą uczuleni na to, żeby również tą mapę, która powstała, ewentualnych miejsc, gdzie te rośliny się znajdują, będą uzupełniali. Wystarczy rzeczywiście, w praktyce tak wygląda, zadzwonić na Straż Miejską, przynajmniej u nas we Wrocławiu? U nas tak. U nas wystarczy zadzwonić na Straż Miejską. Ten problem przede wszystkim tak dla mieszkańców poza Wrocławiem. No to straże gminne, straż pożarna też tym tematem się zajmuje. A jeśli nie, no to trzeba po prostu do jakichś organów samorządowych, które zajmują się zielenią. A jak rozpoznać w takim razie, panie doktorze, może takie króciutko bardzo w pigułce? Ja wiem, że to pigułce roślina, to ta przede wszystkim jest olbrzymia. To znaczy, to oczywiście sam obrazek sobie warto znaleźć w internecie i zobaczyć, bo trudno mi opisać. Jest to wielka roślina zielna, która dorasta do u nas do 2,5-3 metrów wysokości o olbrzymich liściach i takich baldaszkowatych, wielkich kwiatach. Rosnąca często w pobliżu zbiorników wodnych, znaczy cieków wodnych, rowów melioracyjnych, robi wrażenie swoją wielkością. W naturze ponad 4 metry dorasta. Jest to w ogóle największa roślina zielna na świecie. Zobrazujmy, proszę Państwa, właśnie w tym momencie to, jak ta roślina dokładnie wygląda. Niech ten opis również pana doktora będzie dla nas wiążący, a po tym krótkim materiale przygotowanym przez naszych redaktorów opowiemy również o metodach, mam nadzieję, mechanicznych i chemicznych, bo to rzeczywiście okazuje się, że w praktyce żadna sztuka i czekamy być może na tą wolę polityczną samych samorządowców. Zobaczmy, proszę. Od czerwca do września w Polsce trwa okres kwitnienia silnie toksycznej rośliny, jaką jest barszcz sosnowskiego. Roślinę nie zawsze łatwo jest odróżnić od innych, nieszkodliwych dla ludzkiego zdrowia. Dlatego każdy powinien zapoznać się z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą kontakt z barszczem sosnowskiego. Barszcz sosnowskiego jest to roślina inwazyjna, sprowadzona jeszcze za jakichś czasów jako genialny pomysł na karmę dla zwierząt. Jednak okazała się bardzo niebezpieczna. Parzy skórę po prostu pod wpływem promieni słonecznych. W tym sezonie Straż Miejska Wrocławia otrzymała już 14 zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców miasta z informacją o lokalizacji tej niebezpiecznej dla zdrowia rośliny. Jednym z takich miejsc, gdzie w czerwcu interweniowali funkcjonariusze, był wał na Oporowie w rejonie ulicy Solskiego. Wtedy na miejsce udaje się nasz patrol, który stwierdza, czy istotnie ta roślina, którą wskazuje zawiadamiający, jest barszczem sosnowskiego i zazwyczaj, jeżeli potwierdza, to po prostu to miejsce zabezpiecza taśmą ostrzegawczą, umieszcza na tej taśmie informację, uwaga, barszcz sosnowskiego. Styczność z barszczem sosnowskiego może spowodować poparzenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Jednak nie każdy kontakt z tą toksyczną rośliną musi być od razu zgłaszany lekarzowi. Najważniejsze po zdarzeniu są obserwacja i unikanie promieni słonecznych przez 2 doby. Jeżeli to są zmiany niewielkie, no to oczywiście przemywamy wodą, zostawiamy w ciemności przez 48 godzin, bo przez 48 godzin ta toksyna może działać na skórę. No i na tym koniec. Natomiast jeżeli są te zmiany rozleglejsze, oczywiście udajemy się do najbliższej placówki, jakiejś nocnej pomocy ambulatoryjnej. Barszcz sosnowskiego swym wyglądem jest bardzo podobny do innych dziko rosnących na polanach roślin. Jednak te nie stanowią zagrożenia. Podczas letnich spacerów powinno się więc zachować szczególną ostrożność nie tylko względem ludzi, ale także zwierząt. Jest to podobna roślina do tej, tylko ma o wiele większe białe kwiaty i liście ma takie podobne do rabarbaru. Roślina co roku się odradza. I no jest groźna dla, i szczególnie dla dzieci, ale i też dla psów. Widzicie, także to też jest ostrzeżenie ostatnio było, żeby psów nie wypuszczać. Jeżeli podczas wakacyjnych wędrówek napotkamy na roślinę przypominającą barszcz sosnowskiego, koniecznie o tym fakcie musimy zaalarmować odpowiednie służby.
We Wrocławiu zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska pod numerem telefonu 986. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. To w naszym materiale, proszę Państwa, przed momentem padło. Mówimy o poparzeniach nawet trzeciego stopnia. No i to wtedy u osoby poparzonej pojawiają się bąble na skórze. Panie doktorze, to jest tak, że mogą istnieć także realne powody do tego, że mówimy o zagrożeniu dla życia? Tak można powiedzieć. W 2014 roku był przypadek poparzenia kobiety i śmierci po tym poparzeniu. Właśnie w sytuacji, kiedy był duży upał i ta kobieta szła przez łąkę, która była cała porośnięta właśnie barszczem. Pytam i przypominamy o tym przypadku nie przez przypadek. Rzeczywiście to już dzisiaj na początku naszej rozmowy padło, no bo chciałem teraz jednak wywołać ten temat, jak rzeczywiście w praktyce wygląda usuwanie tego barszczu i przy okazji, żeby również chyba ktoś na własną rękę tego też nie zrobił. No właśnie, te metody mechaniczne i chemiczne, wstrzykiwanie specjalnego środka w roślinę, jak to dalej wygląda w praktyce? Znaczy, te herbicydy się i opryskuje, i wstrzykuje często do łodygi, to jest gruba łodyga. I ważny jest moment. Teraz właśnie jest ten moment, dlatego że większość barszczy, czy duża część barszczy właśnie kwitnie. I dopóki kwitnie, dopóki są jeszcze te nasiona później zielone, to jeszcze można to robić. Jeżeli nasiona się już wysypują, no to jest za późno, bo już się rozsiały. To jest roślina, która na szczęście nie rozmnaża się przez kłącza. No więc jeżeli taką roślinę będziemy przez kilka lat, bo ona będzie odrastała od tej wyciętej łodygi, może kilka razy odrastać, będziemy ją niszczyli, to jest szansa, że się tego problemu pozbędziemy na stałe. Ważne jest, żeby nie dopuścić do kwitnienia, przy czym samo cięcie też jest takie dosyć charakterystyczne, dlatego że jeżeli z kolei zetniemy tą roślinę za wcześnie, przed okresem kwitnienia, to ona wypuści boczny pęd, na którym też zakwitnie. Więc jest ważne, jeżeli tą metodą takiego cięcia, ważny jest ten moment, kiedy to cięcie będzie. Natomiast zwykle stosuje się, czasami stosuje się i cięcie, i jednocześnie stosowanie herbicydu, prawda? No takim skrajnym, najdroższym i najbardziej wymagającym pracy to jest usuwanie roślin wraz z warstwą gleby w sytuacji, kiedy mamy całe pole, barszczu. I wtedy rzeczywiście jest bardzo trudno, bo trzeba z glebą wywieźć i nawieźć nową glebę. I to jest najtrudniejsze i najbardziej też ingerujące w środowisko. Panie Przewodniczący, no to faktycznie chyba wola samorządowców w najbliższym czasie. Jak też Państwo chcecie monitorować tą petycję i to, żeby ktoś, no powiedzmy śmiało, w ogóle zareagował na to, no bo jak ustaliliśmy, problem jest. No na pewno będziemy czekać na działania ze strony samorządu, ze strony Urzędu Marszałkowskiego. No i też chciałbym zaapelować do gmin, żeby same wychodziły z taką inicjatywą, bo jednak nie zawsze gminy dostrzegają ten problem, a możliwości są. Są fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na te cele. Jeżeli gmina wystąpi z takim wnioskiem, to prawdopodobnie otrzyma takie fundusze. To też szkoda, żeby te środki przepadły, tak. Jeżeli rzeczywiście są do wykorzystania, a być może na poziomie gmin właśnie nikt tej świadomości nie ma. Na koniec w takim razie chciałem jeszcze zapytać, może sami mieszkańcy też oprócz Straży Miejskiej mogą przyjść do którychś z biur do Państwa i też o tego typu rzeczy po pierwsze zapytać, dowiedzieć się więcej. Jest również taka możliwość? No, oczywiście. Jesteśmy otwarci na kontakt. Pomoc. Skierujemy do odpowiednich urzędów, pomożemy napisać pismo nawet, także nie ma problemu. No tak, bo rzeczywiście, czym więcej tego typu petycji, to miejmy nadzieję, że problem na jakimś tam etapie zostanie w końcu zauważony, no bo tego lata, miejmy nadzieję, jeszcze troszkę nam zostanie. Pan Paweł Powian, przewodniczący Partii Zieloni we Wrocławiu, a także dr Robert Maślak, biolog Partia Razem, byli moimi Państwa gośćmi. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio. To wszystko w tej rozmowie Echo 24. Do zobaczenia.